Czyli witajcie, z tej strony Lukas i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Oczywiście jest to seria Młodzi na roli, no i witam was serdecznie w kolejnym filmie oczywiście z tej seryjki. Jak widzieliście, stoimy sobie na naszym pięknym poletku, który jak widzicie jest przed nami oczywiście Zetor, przyczepa, Bele, tu Bela, tam Bela, wszędzie Bela. Również jeśli jest to oczywiście ta seria, to jest z nami oczywiście pan Konradek oczywiście. Witam. Konradek, który niestety dzisiaj nie wita się ze mną na tym polu, ponieważ Konradek dzisiaj od samego rana praktycznie kosi jak nie żyto u siebie na odcięczku, na który serdecznie zapraszam. To również oczywiście jęczmień na usługach, bo dziś sobie tym się oczywiście dzisiaj zajmuje. Sobie kosi. Tam zboże, tu zboże, wszędzie zboże, nie? Tak, Konradku kosi sobie z jęczmienek, tak? Dobrze mówię. Tak. I 1,5 hektara pola, tak? Dobrze mówię. Hektar 61. Dokładnie. No nie wiem. Ale po prostu gościu dzisiaj do nas przyszedł, czy mu skosimy zboże. No ja ogólnie niestety nie mam czasu, bo dzisiaj typowo można by rzec rzeczy związane z naszą gospodarką, bo praktycznie dzisiaj będę się zajmował tylko naszymi polami, bo tak mniej więcej dużo jest roboty ogólnie dzisiaj. No chociaż dzisiaj można śmiało powiedzieć, że dzisiaj to będzie typowo słomiany zapał, ponieważ dzisiaj może nie wszystkie rzeczy, ale większość rzeczy będzie oczywiście związana z słomą. Jak nie pierw zbieranie, to potem jeszcze będzie oczywiście takie rzeczy jak prasowanie słomy. Mam taką nadzieję, że się wyrobimy. No ale ogólnie też, tak jak mówię, tej roboty jest trochę, no i fajnie by było jakby dzisiaj ją w jakimś chociaż stopniu oczywiście nadrobić. Ogólnie tak jak wspominałem na samym początku odcineczka, serdecznie zapraszam na ostatni odcineczek oczywiście do Konradka, ponieważ tam Konradek, tak jak mówię, za dzisiaj troszeczkę podziałał oczywiście, bo tej roboty chłopaczek też trochę zrobił, no bo chyba całe żyto skosiłeś, nie? Dobrze mówię? Tak, 1,5 hektara. Tak, 1,5 hektara i coś jeszcze robiłeś, czy? No nie, i prasowałeś słomę. Prasowanie. No. Więc dlatego dzisiaj sobie, oczywiście Konradek sobie tą słomę poprasował. To ktoś musi oczywiście posprzątać. No ale no cóż, no ktoś musi być od tej roboty. Ale nie szkodzi. Czy to taka brudna, lepsza, chociaż się nie kurzy. Więc akurat tutaj nie narzekam pod tym względem. No ale coś jeszcze się stało? Poza odcinkiem to się stało dużo rzeczy. Bo ogólnie tak, jeśli ktoś nie oglądał w sumie Konradka odcinka, to 50 sztuk belek nam wyszło. Więc jestem ogólnie w szoku, że tyle sztuk wyszło nam bel. Wiadomo, człowiek trzeba się cieszyć oczywiście. Na ten moment oczywiście, bo jeszcze zostaje nam do prasowania jeszcze... Życica i owiec, dokładnie. Więc akurat tego jest towaru do prasowania. No jeszcze, to prawda, jeszcze do skoszenia, bo wiadomo, chociaż to już jest skoszone. Ale no, bo dzisiaj w sumie tam będziemy jechać prasować. Dobrze mi puściła belka, nie szkodzi. Ale potem jeszcze, tak jak Konradek mówi, trzeba jeszcze skosić owiec. Z którego podejrzewam, że też trochę da nam oczywiście belek. Mam na to bynajmniej liczę, słomy oczywiście. No ale wiadomo, się okaże. Ale uważam, że w tym sezonie, bynajmniej na ten moment, naprawdę dużo tej słomy jest. Ogólnie praktycznie całą słomę, bynajmniej z żyta i z jęczmienia, sobie oczywiście zostawiamy. Raczej z owsa, owsiankę będziemy sobie sprzedawać. Raczej tak będzie, bo chyba innego przeznaczenia nie będzie na tą słomę w naszym gospodarstwie niż na sprzedaż. Bo też nie ma co robić tak dużo tych bel. Bo podejrzewam, że jak będziemy dzisiaj prasować tamto poletko, a tamto poletko jest całkiem spore, chociaż chyba coś koło też 60 arów, ale w miarę jest tam chyba dobra ziemia, jak dobrze pamiętam. 55 arów, no. Ale to tam akurat podejrzewam, że z tamtego pola na pewno powyżej 20 bel nam da, więc 70 sztuk bel na nasze gospodarstwo na pewno nam wystarczy, bynajmniej na to liczę, ale oczywiście się okaże ogólnie. Ale tak, co się stało jeszcze poza odcinkiem pomiędzy moim, a pomiędzy Konrada odcinkiem ostatnim, a tym co teraz jest, to oczywiście zostało zebrana słoma z tamtego poletka, tam po Rzysicy, zostało oczywiście pozbierane poza odcineczkiem, więc no i oczywiście ułożone w stuk, bo oczywiście sobie układamy stuk. Ogólnie sobie przewieźliśmy stuk, bo jak na wieście dobrze, na początku serii stuk był typową za gospodarką. No teraz ten stuk jest trochę w innym miejscu postawiony. Daleko ogólnie nie przestawiliśmy tego stoku, tak, ten stuk oczywiście. Tam może paręnaście metrów, ale jednak przestawiliśmy go. No ale nadal jest za gospodarstwem, tylko po prostu teraz jest na polu. Żeby był po prostu lepszy wjazd z naszego garażu, bo ogólnie był... Stój, belka, stój, bo ogólnie był problem z wyjazdem, a czy z wyjazdem może nie był. Z przyczepami czy coś. No nawet z przyczepami czy cokolwiek innego. Aż mamy tam wykoszone, więc w sumie czemu by nie oczywiście tego
nie poprzestawiać, czekać sobie tej klawiaturę, muszę przestawić. Muszę sobie to ogólnie poogarnąć, bo tak se patrzę, nie? Na tym biurku to mam tyle kabli, że tak mam poplątane, że masakra, nie? Muszę dzisiaj posiedzieć i odplątać to. Ale no jak się zobaczymy, czy się uda, czy nie, ale mam nadzieję, że tak. Więc tak jak mówię, ta suma została sobie przewidziana, ten stuk. Więc akurat całkiem spoko. Dobra, sobie tutaj o tak zepniemy. Żeby te belki nie pospadały mi, chociaż raczej szybko oczywiście w zakręt nie będę wchodził, więc akurat raczej dzisiaj mi się te belki nie wywrócą, ale nieważne. Oczywiście jeśli ktoś widział TikToka, to serdecznie polecam. Mogę śmiało powiedzieć, że to jest moje miasto, więc moje miasto czuje się w tym momencie wyróżnione. Czuję się wyróżniony może inaczej, że miasto jest takie popularne, chociaż nie wiem, czy się cieszyć aż tak bardzo, jak to takie debile tam jeżdżą, ale no tak bywa, no tak, wjechać w zakręt szybko, to podziwiam, w rondo bardziej, o. No ale jeśli ktoś, ale pewnie ktoś widział, bo to akurat wyświetlenia, no ładne zrobiło, nie trzeba, akurat trzeba przyznać, więc akurat tutaj ta mała część Polski na pewno co zauważyła, no ale ciekawie ogólnie się pobawi, no ale co zrobisz, nie? Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Dobra, sobie zjeżdżamy tutaj za gospodarstwem, sobie tutaj cofniemy. Cofniemy, no tutaj sobie tyłem widzimy na gospodarstwo. Ogólnie tak, co jeszcze stało poza odcineczkiem? O, tutaj telepie po tej drodze, co? Ale dziury te są. Masakra. Co się stało poza odcineczkiem? To się stało, że zostało zamówione wapno. Wapno sobie zamówiliśmy 10 ton. No i jeśli mówimy o wapnie, to trzeba oczywiście z tego wapna się rozliczyć. O, widzisz, zapomniałem jedną rzecz zrobić, ale nie szkodzi, więc trzeba się rozliczyć za wapno. Wapno 10 ton sobie zamówiliśmy, czyli 3000 zł. Powiedziałem, że potem się rozliczę, więc akurat całkiem spoko. Więc oczywiście te pieniążki zostały oczywiście wysłane, więc akurat całkiem spoko. Więc akurat już raczej jesteśmy za wapienko rozliczeni, więc akurat całkiem elegancko. No i 10 ton, ciekawe na ile nam starczy, raczej nie na dużo, ale na ile nam starczy, tyle nam starczy. No liczę na to, żeby chociaż rozwieźć tam tą pole po życicy dzisiaj na odcinku bynajmniej. No i jeszcze będzie trzeba ruszyć oczywiście po wapnie. Ale raczej ja, czy po wapnie, tak, no ja to jestem dobry, nie? Wapnie rzucić po wapnie, nie szkodzi ogólnie. Oczywiście chodzi mi o to, żeby ruszyć oczywiście wapienko na czym? Na łące, tak, bo to też jest ważna sprawa. Więc tej robotki trochę jest, nie wiem, raczej dzisiaj się tym na pewno nie zajmę. Akurat w szczególności na łące rozrzucaniem tego wapna, ponieważ oczywiście łąkę sobie na ostatnim odcineczku ogarniałem, na swoim. Co prawda rozlewałem gnojówkę, no ale na tej łące nie tak jednak działałem, więc też nie ma sensu robić dwa odcinki pod rząd na jednym oczywiście, na jednym polu. To też się trochę mija z celem. A w szczególności łące, bo wiadomo, no teraz też teoretycznie nie powinienem zbierać belek, bo właściwie to robiłem na ostatnim odcineczku, tam kosiłem zboże. Ale no wiecie o co chodzi, nie? Jednak zbieranie belek to jest trochę mus. Ale te rozrzucanie wapna to może sobie Konradek zrobić na odcinku, albo nawet poza odcinkiem można to zrobić, tak naprawdę. I też będzie dobrze, nie? Myślę, że na odcineczku bym sobie to zrobił. No to jak tam będziesz uważał, jak tam uważasz, nie? No jak raz zobaczymy, co zrobię, dlaczego nie zrobię, i potem się pomyśli. Dokładnie. No nie wiem, czy na kolejny odcinek będziemy przebijać już, czy nie? Myślę, że o jeden dzień na pewno, nie? No tak, a no. Żeby nie było cały czas na... Mamy te dwa dni ustawione, także myślę, że fajnie było też z tego korzystać, nie? No wiadomo, no ogólnie miałem też przewijać, ale zapomniałem ogólnie o tym, ale no czasami tak bywa. Też nie można o wszystkim myśleć. Ale no, tak jak mówię, tak czasami bywa. Dobra, sobie musimy to podnieść. Dobra. Co ogólnie myślę, że muszę odcinek od początku zmontować i co zrobić? Dobra, wrzucić dziękuję. Go. Wrzucić go, no i chyba. Ja to teraz pomyślałem, bo dzisiaj wypadałoby, żeby go wrzucić, bo dzisiaj, kiedy oczywiście to nagrywamy, to od początku będę wrzucał. Ale no cóż, tak sobie teraz przypomniałem, ale dobrze, że przypomniałem. No tak, dzisiaj od początku będę wrzucał. No. A nie, bo ja mam dzisiaj, no tak, tak. No tak, ty dzisiaj masz młodych. Nie wiem, czy już wstawiłeś, czy nie? Mam nadzieję, że tak. Tak. No już dobra. O 8 rano byli wstawieni. No dobrze, w takim razie. Jak jestem w domu, to staram się robić. Dobra, my sobie tutaj nastawimy te beleczki. Prawda, to sobie już przeklugamy, bo to jak takich już mi tak spadło, to żeby mi nie... Westuj, żeby mi stogu nie rozwaliła. Jak tak mi już spadło, to już nie będę się męczył. Nie no, którym... rozładunek tej przyczepy po prostu... John Deere 2600 obrotów, ale szybko idzie rozładunek, nie? Ogólnie, Konradku, taka prośba, jakbyś zajechał... Z czym? Z John Deerekiem, nie? Bo John Deerek zaraz będzie mi potrzebny. Ogólnie.
do RCW, bo oczywiście dzisiaj sobie też wynajęliśmy RCW, tam z kółek rolniczych. Tam ogólnie jeszcze powiedzieli, że na spokojnie się rozliczymy, ile tam musimy kasy za nie wziąć, więc pewnie poza odcinkiem będzie trzeba się rozliczyć, ale tam raczej dużo pieniążków oczywiście nie będzie, ale no trzeba się rozliczyć, ale to oczywiście poza odcinkiem się rozliczymy już, żeby nie było, albo na Konradkę odcinku, zobaczymy jak to wyjdzie. Bo w sumie Konradek i tak będzie to używał, pewnie RCW, jeśli się oczywiście uda. Chociaż zobaczymy jak to wyjdzie, no to najwyżej się na Konrada odcinku się rozliczy, wiadomo. Będzie również dobrze. Również dobrze, tak, dokładnie. Dobra. No ale zobaczymy jak to wyjdzie. Dobra, teraz trzeba tutaj, ogólnie tak, stuk sobie tutaj przestawiliśmy, w sumie jak dobrze widzicie. No stuk całkiem spory. No jak zrobimy sobie ten stuk na 50 sztuk, śmiało mogę powiedzieć, że no fajnie będzie wyglądał, nie ma co gadać. Ale akurat tutaj elegancko będzie wyglądał. No tutaj się ja trochę nie zajmuje. Muszę na 50 jeszcze z lisicy, nie? No ale nie wiem, czy z lisicy będziemy zbierać. Chodź, zobaczymy. Resztą. Lepiej no ale i tak chyba będziemy wszystko zawsze zwozić na stuk. No właśnie nie i wiem, będziemy czy... sprzedawać, nie? Właśnie nie wiem, czy zawsze już sprzedać, czy... No się zastanawiam, Karol, znaczy, akurat zowca by można było od razu na pole, no. Kurde, może znaczy na skup, wyjść tam do kogoś. No jakby tam chciał, ktoś to niech sobie bierze to owsiankę, nie? Tak naprawdę. No widzimy najwyżej jedną przyczepkę się sprzeda, tam 12 belek czy ile. Jak tam, Konradku, gdzie jesteś z tym żandirem? No ja już dojeżdżam do siebie, spokojnie. No dobrze, to czekam. To ja w takim razie przez ten czas sobie jeszcze tutaj wrzucę ten trochę tą przyczepę. No więc elegancko, no dzisiaj też pieniążki dojdą tak, nam za oczywiście za dożyć, to będzie dobrze, bo ja już na gospodarkę wjeżdżam. No to raczej nie zdążę i tak, ale wjeżdżasz na gospodarkę to elegancko. Więc akurat całkiem spoko, że te usługi sobie dzisiaj wleciały. Jezu. Dobrze, że tak. No ja nie wiem teraz czym będę zboże woził, ale... No dobra, dasz radę. Zanim ukosisz pewną przyczepę to... No, jak pewną przyczepę? A w sumie to głupi jestem, mogę sobie zostawić tą przyczepę, no tak. A co, nie zostawiłeś sobie przyczepę? Mm-mm. Ja pierunek jaki w mózg, nie? No widzisz? Łeb jak sklepa, półki puste, nie? Dobra, jak chcesz to pod RCW podczepię. Ja sobie za torem, jak sobie załadujesz, to sobie sprowadzę. Prowadzisz? No i dobrze. Potem ci odprowadzę do tora. Jak tam uważa w takim razie. Dobra, ostatnia belka, bo też nie chcę już robić za dużo tej jednej akcji, bo ogólnie, no wiadomo, zbieranie belek to może być w miarę nudne. A w szczególności układanie w stuk, mogę się bardziej skupiać niż z wami gadać. I tak, ostatnia beleczka, żeby już tak jak mówię, nie przedłużać tej akcji jednej. I lecimy już sobie tutaj, proszę bardzo, oczywiście z czym? Z żapnym. No zdrowie, no zdrowie, byłem CLT. Proszę tutaj widzowie pisać w takim razie teraz na zdrowie, dla Konradka. Ale teraz to żeś mnie rozwalił jednak, nie? Zamiast sobie przyczepy już postawić. Ale nie szkodzi, nie szkodzi. Dobra, jak naprawdę to mogę sobie tam na stogu odczepić, przy stogu, ale dobra, tutaj na razie sobie odczepimy. To i tak nikt nie chodzi, więc można sobie odczepić. Prawda, do prasy będzie mi przeszkadzało. Dobra, już mi nie będzie przeszkadzało. Ty najwyżej w ten, najwyżej w wikipruj ten. na ten, jak to się nazywa. Na co? Na, wiesz, na... Jakoś nie masz plądeki, co? Tak to by się od naprawdę... sąsiada pożyczę, od sąsiada pożyczę czajnik. Jakiego sąsiada? No od tego są usługi mam, nie? Raczej ma czajnik. No chyba, że mam, no ja też jestem w szoku, że w ogóle swoim zestawieniem przyjechał, nie? No ale nie szkodzi. Ale w sumie jakby miał, to się męczyć z tymi autosankami, bo chyba autosanki ma, nie? Te małe jeszcze. Ja nie wiem, co on tam ma. Autosanki ma jeszcze. A tu John Deere szybki wysyp, wsyp. No właściwie to jak chcesz, to możesz do tora brać. Chociaż w sumie nie wiem jak to będzie sypało, tak jak to będzie szło, nie? Bo... Ja już mam przyczepę na pole od sąsiada, pożyczałem 60. Tak? No to dobrze. No. To dobrze w takim razie. Czy powiem, że szybka ta 60? No człowieku, nie? No piątka i we. No. Ale czy powiem, że przy tym wapnie trochę tego zatora podnosi. Znaczy, może nie, że wiesz, lat ten zator jakby chciał. A nie, wiesz. Jak gdzieś kupił łyżkę jak do John Deere'a, to co się dziwi się? Nie, jako łyżkę. 800 litrów. No, no co dobra jest. Trochę ten. Jak się podnosi, to trochę przód idzie do góry, nie? Ale tak to tam troszeczkę. Znaczy, w sensie, że tył idzie do góry, tak, no tak. Przód idzie do góry, no tak. Tak. Łeb jak sklep.
No lepszy niż twój, ale nie szkodzi. Dobra, cicho. A co? A, dobra, rozliczenie za wapno przyszło, no tak. Tak, za wapno, tak. A to, co stracimy na wapno, to zarobię na kombajnie i będzie bajno. No i widzisz. Elegancko. No ogólnie usługa za 2,5 tysiąca, ale podejrzewam, że tam jeszcze trochę... jeszcze zarobimy. A raczej jeszcze tam jakieś pieniążki. Bynajmniej na to liczę. Tam jeszcze rzuci. Za dobrą robotę ogólnie, sąsiad. Ale to się okaże jeszcze. Zobaczymy, czy sąsiad menda, czy sąsiad nie menda. Jak sąsiad menda, to trochę szkoda. To drugi rok najwyżej do niego na usługi nie pojedziemy. Ale jak sąsiad dobry, to nawet możemy, to co, nawet dwa razy w roku możemy u niego kosić. Nie szkodzi. No, no półtora hektara za 2,5 koła, to i tak jest dobrze. No i tak ładne pieniądze ogólnie. Ale, ale jednak, nie? Jak coś rzuci, to jeszcze by było dobrze. Dobra, dobra. Elegancko w takim razie. Zerka sobie gasimy. Mamy którą 16 minut, no i elegancko. A teraz sobie trochę John Deere'kiem porobimy. A jeszcze sobie tutaj ustawimy jedną rzecz. John Deere tutaj trochę przepał dostanie z RCW. Tak, ogólnie na takie ładne RCW. Ogólnie z zastawkami. No będzie kiedyś w przyszłości trzeba pomyśleć o takich rzeczach, ale raczej nie zbyt prędko, bo znaczy wiadomo, tam akurat się pieniądze biorą za te RCW akurat, więc akurat w razie to możemy, znaczy wiadomo, jakby człowiek kupił, to już by miał swoje, wiadomo. Znaczy, ja myślę, że jakbyśmy kupowali, to może coś większego by się udało już. No albo tak, no ale ogólnie większego to raczej jak już to by chyba nowy ciągnik by był albo cokolwiek, no i chociaż zobaczymy jeszcze jak to wyjdzie. No ale zobaczymy, czy by coś się znalazło jeszcze, nie? Czy by coś nie mówię, że jakieś tam po 10 ton, ale takie 6-tonowe coś by się przydało. No, tak. No, no, zobaczycie. Ogólnie co chciałem powiedzieć, to jeszcze chciałem pokazać wam, ile nam sypło ogólnie żyta. No, ogólnie jak ktoś widział odcinek oczywiście Konrada, to na pewno wie, ale jak ktoś nie widział, to ja wam oczywiście pokażę. Ogólnie żyta mamy no 18 300 litrów, więc uważam, że całkiem spoko wynik. Więc akurat zadowalający, tak ogólnie. O mój Jezu, 1,25 pH do góry, nie? To jest ogólnie słabo jednak. Tym, ale jednak, no. 1,25, masakracja. Na łące czy na życie, nie? Na życie. Na łąkę to nie będę rozrzucał dzisiaj. Ale ładny wynik. Ładny, nie ma co gadać. Ty potem jedziesz prasować na żyto, nie? Ja. No co tam po życie to szybko rozrzucić te łap, to John Deere'a będę miał do przyczepy z powrotem, nie? No potem jeszcze John Deere będzie mi potrzebny do, wiesz, do gruberowania, nie? Jak się uda. No ale to jak będziesz prasował, to ci nie będzie potrzebna, ja sobie przyczepkę zawiozę. Faktycznie nie. No to co, nie zawiozłeś w końcu tej... No mam 60, ale... A jak pod górę nie da rady? 11 ton to może być ciężko faktycznie. 10. 10, może być 10. To jednak może masz rację. No, ogólnie tak, no to poletko trzeba doprowadzić do stanu dobrego i ogólnie no takiej dawki to pole, takiej dużej dawki to pole dawno nie widziało, ogólnie. Ogólnie wapna dawno nie widziało, bo strasznie pH spadło. Więc trzeba podnieść o całkiem sporo. No ale tak jak w sumie mówiliśmy na samym początku serii, że ogólnie tutaj poletka wszystkie praktycznie były zaniedbane na początku ogólnie. Więc akurat tutaj doprowadzamy wszystko, co prawda powoli, ale jednak do takiego, można powiedzieć, stanu normalności. Stanu normalności, dokładnie. Więc akurat tutaj fajnie, że nam się powoli to udaje. Co prawda jeszcze do takiego stanu w 100% to no raczej w tym stanie powinniśmy to ogarnąć już do końca raczej, wszystkie poletka. Ale jednak będzie trzeba poczekać jeszcze do żniw, do wszystkich, kiedy to wszystko obkosimy. Co ty chcesz gruberować? No tutaj po tym, po życie. Już gadaliśmy o tym wczoraj. No bardziej gdybym chciał wężyć się. No to dobrze, no ale po wapnie nie będziesz i tak obrócić karuselą, więc wiesz. No nie, no, ale no. Się powiesz, że mi za dołem z ten nie, albo coś. Nie, tam to ja nie chcę. Gadaliśmy o tym wczoraj, bo ogólnie rozpiskę sobie już ogólnie zrobiliśmy. No i co? Jak tam wygląda z rozpiską? Pochwali się widzą czy nie? Tak, możesz się pochwalić. Tutaj co robimy teraz na tym poletku 65, ogólnie będzie szła pszenica, tak? Dobrze pamiętam. O, poczekaj, zaraz się czy powiem. No nie chwal się o wszystkim, ale chwal się co siejemy na swoich polach, tak? No. No, to też żebyś, no, nieważne. Ale takie jest moje zdanie, nie? Jak coś. No tak, no. Robisz na 65, to tam no, idzie tak. Pszenica.
Dokładnie. Pole numer 53 po owsie to małe, pójdzie żytko. 66 akurat tam to duże pole pęczenie żyto, za domem żyto, na po owsie za domem żyto zielone i potem na wiosnę łubin. Przeoramy to i łubin. Tak, bo ogólnie chcemy iść w żyto zielone, ale tak jak w sumie gadaliśmy na ostatnim odcineczku u mnie. Czy na ostatnim u mnie, albo u ciebie, Konrad, nie pamiętam już, Konradko, ogólnie. Ale ogólnie no, chcemy to pójść, żeby już sobie ten zapas kiszonki zrobić. No i wiadomo, czy może nie, sam, nie tyle co kiszonki, ale ogólnie zapasu tej żywności, nie? Padałoby zrobić. No dalej. O. To dwójka, co będziesz? 102 łubin. 102 łubin, no. I 69 też łubin, bo ogólnie idziemy w nową uprawę, oczywiście łubin. Postanowiliśmy, że idziemy trochę co innego, bo w nową uprawę, bo ogólnie fajnie, ale jednak na tą jesień roboty praktycznie w ogóle by nie było, bo praktycznie tylko siewy, no lub ścianokosy jeszcze. Więc jestem tego zdania, że nie ma sensu, bo lepiej chyba zrobić już łubin, sobie to obsiać i chociaż na jesień mieć wiadomo jakąś robotę, jakoś dodatkową. A łubin, sorgo, nie? No myślę, że sorgo ogólnie też by u nas mogło zagościć, bo wiem, że sorgo jest bardzo opłacalne, także gdzieś tam fajnie by było posiać, bo wiem, że sąsiady sieją i mówią, że chwalu dobrze na tym wychodzą, nie? Falu. Więc akurat też fajnie, jakbyśmy te sorgo kiedyś prowadzili, wiadomo, no może też nie od razu, ale w razie co, można też zrobić tak, tutaj też zostaje taki pomysł, że na przykład sezon łubinu i sezon sorga, jak na razie mamy takie tyle hektarów, nie? Ile mamy. To też by nie był głupi pomysł. No, ja myślę, że raczej bym nie rozszerzał się na więcej niż 4 uprawy na razie, więc... No tak, no to dlatego tak, bo wiesz, no... Na to, na tyle areału co mamy, więc ja myślę, że nawet sorgo bym jeszcze sezon poczekał. No to wiesz, wszyscy chwalą, ale zobaczymy, a nie? Że właśnie o tym mówię, że na przykład w tym sezonie jak będzie soja, tak? Łubin? To dopiero za 2 sezony o sorgo, nie? Po żniwach łubinu, nie? O to mi chodzi, nie? Więc to też i tak na zmianę, nie? Jak na przykład kiedyś na zera robiliśmy. Nie wiem, czy pamiętasz, czy nie. Pamiętam. To dobrze. No to ogólnie to też by nie był głupi pomysł ogólnie. No nie wiem, widzowie, możecie też napisać ogólnie w komentarzach, co o tym sądzicie. Czy to jest dobry pomysł, czy to jest zły pomysł, jak o tym myślicie. Ale uważam, że to całkiem spoko by to ogólnie wyglądało, czy cokolwiek innego, nie? Takie jest moje zdanie. Ale no nie wiem. Może napisać widzowie, co o tym oczywiście sądzicie w komentarzach. Dobra, my sobie tutaj rozrzucamy wapienko, ładnie te wapienko idzie ogólnie, ta robota. Lecimy sobie ostatni przejazd. No właśnie ostatni przejazd, wiesz? Już mam koniec praktycznie. Pożyczę Johna, bo nie wiem, czy siutka da radę. Dobra, chcesz to sobie bierz ogólnie, więc no w sumie nie wiem, czy będę się w ogóle brał za te gruberowanie, bo mamy 23 minutę. Zanim ja tam dojadę i zacznę prasować, to też trochę zejdzie mi czasu. Więc nie wiem, czy za te czy nie zostawić tego gruberowania na przykład na twój odcinek czy coś. Jak będziesz chciał. A co tam, nie wiem. Więc tak właściwie to chyba ci zostawię te gruberowanie, ale to jeszcze nie wiem, bo zobaczymy jak się wyrobię z czasem, nie? No ogólnie były plany na te gruberowanie, wapnowanie i zbieranie belek, no i jeszcze prasowanie tych bel. I tak naprawdę to było wszystko na dzisiejszy odcinek, co było zaplanowane. Ale no wiadomo, i tak już sporo zrobiliśmy na pewno, też śmiało można powiedzieć. Wiadomo, no może nie tyle co sporo, bo tylko jedną przyczepę zebraliśmy belek. Ale jednak to trochę to też jest, nie? Jakby nie patrząc. Trzeba to posprzątać, myślę, że poza odcinkiem chyba to sobie posprzątamy. Co posprzątamy? Belki. A, resztę belek, no. Bo nie wiem, czy na moim odcinku będziesz miał robotę, bo jak będę robił obarnik, to też będziesz miał tura, nie? No tak. O tutaj widzowie, przydałby się jeszcze jeden ciągnik, nie? O Boże, kochany. Prawie byłoby pod zbliżeniem, nie? Ale nie szkodzi. Ale spartnie. Akurat na przykład tak jak teraz Lukas, no Zatora, Zator z turem, wap, no dobra, no tam tur turem, ale Jungler idzie do RCW i ja na przykład teraz ze sprzyczepą zostaję bez... Może Severa Jungler. Niczego, nie? No siódkę ma sensie. Akurat myślę, widzowie, że akurat tutaj ciągnik by też się przydał, no ale to jeszcze widzowie na razie żyjemy. No wiesz, no zobaczymy. Na pewno by nam się kiedyś przydał coś ciągnik, nie? Ale to raczej już przyszłościowo, nie? Myśląc. Znaczy ja myślę, że ja bym nie kupał nic mocniejszego niż John na razie. No na pewno, ja bym bardziej pomocniczy, nie? Coś pomiędzy Johnem a Zatorem, nie? No. By się przydało, bo jest lipa trochę.
Jo, ale to na spokojnie Może jeszcze. jakiegoś małego Johna? No zobaczymy, jak to wyjdzie jeszcze. Zobaczymy, jak będzie wyglądała w ogóle sytuacja z kasą, bo to też jest ważna Kasą, sprawa. nie? Bo to możemy sobie tak tylko myśleć, a jednak kasa to... Kasa to jednak kasa, tak? Możesz brać Jundira, nie wiem, czy słyszałeś, czy nie? Dobra, dobra, spoko. No. Dobra, my sobie ogólnie lecimy z Jundirkiem, może być Jundirek, oczywiście z Torkiem. Spracał. No sobie dzisiaj sobie z Torkiem trochę jednak porobimy, jak to zbieranie to ten. Ale ogólnie no dzisiaj co, słomiany zapał, tak można śmiało powiedzieć. Taki raczej będzie tytuł nawet odcinka. Więc akurat ciekawie ogólnie dzisiaj. Tej roboty jest ogólnie całkiem sporo. No związane oczywiście z tą sumą, bo tak naprawdę 50 sztuk bel, no chyba na żadnej serii jeszcze tak nie mieliśmy, żeby tyle sztuk zwozić, nie? Wiadomo, co prawda to są 3 tysiączki. To też trochę inaczej, bo tak naprawdę by jakby było 5, wiadomo, te normalne werki, czyli 5 po 5 tysięcy litrów, to można śmiało powiedzieć, że to byłoby o połowę mniej tych bel. Prawie. Tak można śmiało powiedzieć. Ale jednak no. Tam 70 by było 30, nie? No tak. Ale też uważam, że tragedii nie ma. Zawsze to jest trochę większy, lepszy, większy, no. Jakiś tam lepszy klimat, klimat, tak. Więcej roboty. Dokładnie. Tu bela, tam bela, wszędzie bela. Dokładnie. A po drugie nawet może być fajniej, jak wygląda, jak na przykład na polu jest na przykład 30 bel, a nie 5 na przykład, tak? A nie 5, bo zawsze mieliśmy seria, na przykład pamiętam starych sąsiadów i mieliśmy belki 10 bel, jakiś stuk taki, że ciul, nie? Tak, no to wstyd narodu, no wstyd na to patrzeć, tak szczerze powiedziawszy. Także, no myślę akurat, że tutaj będziemy takie oporowe stogi robić. A krów mamy dopiero 10, a słomy schodzi w opór. A jak będziemy mieli więcej krów, no to pod setkę na pewno będziemy podchodzić i to już będzie fajnie wyglądać. Chociaż co prawda, naprawdę fajnie będzie to wyglądać, ale fajne też będą nasze lagi, myślę, że prędzej czy później. Chociaż wiadomo, prędzej czy jak później, kupimy jakby nową były pracę. Problemy z lagami czy cokolwiek innego, nie? To mu zawsze można dokupić jakby ten stuk, wiesz, że tam samo, wiesz, czy... Te plandekę, plandekę, no. Też nie będzie głupi pomysł. Ale na razie o tym nie myślimy, bo na razie tych lagów nie ma. Oczywiście jest dobrze. No co, no śmiało można powiedzieć, że słoma tęga w tym roku z życicy, masakra. Znaczy masakra, no wiadomo, że jak się cieszy z tego powodu, że słoma tęga, ale powiem szczerze, że chyba żyta jeszcze, no, co prawda wiadomo, tak jak w sumie słyszeliście już, z żytem się akurat pierwszy raz bawimy, ale tego żyta jest naprawdę dużo. Więc, znaczy bynajmniej słomy z żyta. Bo akurat żyto jako w stobie wsypie coś podobnego co jęczmień, ale jednak w słomie akurat oddaje no, w 100%, nie? Trzeba to śmiało można to powiedzieć. Więc akurat nie ma co narzekać. Akurat się cieszę, że będziemy mieli przed domem i za domem żyto, bo to nam zrobi po prostu robotę, nie? Ten hektar przed domem do sprasowania, nawet nie chcę myśleć, ile tam belek będzie, nie? No i będziemy to prasować prasą, a raczej będziemy prasować, no to będzie ciekawie. Ale podejrzewam, że z tego hektara to będzie z 50 belek. No jak teraz było ile z hektara? Około 20 paru belek z jęczmienia, no to podejrzewam, że będzie 40 na ludzie. Tak mi się wydaje. No z hektara, no zobaczymy, ile będzie z hektara 15 belek, nie? Bo tam było 14. No i zobaczymy, jak to z prasy będzie, nie? Nie wiem, Konradku, ale już mamy czwartą belkę jak coś, nie? A zrobiłem jeden przejazd i jeden poprzeczek. Czy tam było 17 belek? 14 belek, no tak to nie, tak to wiesz. Była jedna pełna przyczepa, tak? Trzy belki. Przyczepa ile wchodzi? 8 i 6, 14. Albo 17 było ty, może 17. No 16, 17. Liczysz 16, bo jedna belka była praktycznie zniszczona, nie? Tam tylko no, delikatnie dobiłem. No to mimo wszystko, nie? No to... Szesnaście, już 27 belek, nie mamy. Ja pieruna. Akurat żyto mnie zaskoczyło pozytywnie ogólnie, patrząc na plon bynajmniej ze słomy. Ale dobrze, akurat z tej słomy też człowiek trochę zarobi pieniążków. A czy zarobi, no. Prawda, tą słomę podejrzewam, że całą słomę, większość słomy i tak wykorzystamy oczywiście do krów naszych. Bo tak raczej będzie. Ale jednak. Będzie i tak całkiem spoko, uważam. Co by się nie działo. No zapewne pewnie kolejny odcineczek, też będę się, ja bynajmniej będę się bawił w usługach, bo pewnie Konradek będzie potrzebował dwóch ciągników, jak będzie sobie ruszał obornik, więc akurat tutaj śmiało można powiedzieć, że pewnie kolejny odcineczek Konrada, na którego w sumie serdecznie zapraszam już w tym momencie, pewnie jutro się pojawi, to pewnie będziemy również się bawić z
No ja bynajmniej osobiście będę się pewnie bawił z usługami, oczywiście, bo pewnie, tak jak w sumie mówiłem, Konradek będzie potrzebował dwa ciągniki. A wiadomo, kombajn będzie wolny, więc w sumie czy ma kombajn stać, to zawsze będzie jakieś pieniążki przy okazji człowiek zarobi. Ale zobaczymy jak to wyjdzie jeszcze. Ale raczej powinno być elegancko, ogólnie. Dobra. John Deere słabnie? A dobra, idzie, idzie. Jak tam ci ogólnie robota idzie? No dobrze, a jeszcze z ile? Zjadą przysopę ukoszenia i będzie koniec. No to elegancko. Bo teraz sobie ukosiłem jedną przyczepę. Zjadę z tą przyczepą, wysypię. Jeszcze jeden zbiornik na pewno będzie. Jeszcze coś w zbiorniku będę miał. Że jeszcze z półtorej przyczepy może będzie. No to ładnie. Ale wiesz, to jest dopiero druga przyczepa, którą wyważa. Tam było 1,5 hektara z najlepszą ziemią, nie? No akurat u sąsiada coś ten kawałek oddaje, nie? No. Nie no, ale zboża w tym sezonie, ładne, nie? Patrząc na wioskę. Na wioskę całą, no. To. Akurat oddaje, odwrotność, nie? Odwrotność tego, co w realu teraz jest, no. Akurat. Niestety. Lepiej jakby tutaj był gorszy plan niż w realu, ale no co zrobisz, no. Znaczy, no wiadomo, farmingu to farmingu, no wiadomo, że tak, ale... Tutaj zawsze się udaje. Zawsze się udaje. To by się nie działo, to jest już nie ma, ale... Chyba, że się zapomni nawozu rozwieźć, albo wapta da się. Może raczej. Z przyczyn naturalnych nic się nie wstanie, tak? Gorzej z przyczyn... naszych, tak? No bo... tak, no jak opryskasz opryskiwaczem na chwasty, to też ten oprysk zadziała, nie, że pryskasz 4 razy i potem kosiarką kosisz na kiszankę wszystko, nie? Dokładnie. No u nas niestety tak było, że twierdź poszła na podkosiarkę, bo po prostu nawet kombajnu się nie dało kosić i to pół wsi tak było. No ale taki sezon po prostu się trafił, niestety. No ale zawsze... Zawsze sypać nie będzie dobrze, tak? Niestety. Też by było wiadomo za łatwo, nie? Jak musi być trochę trudniej, nie? Jakby nie patrząc. No ale no co zrobisz, jak nic nie zrobisz, nie? No nie można mieć wszystkiego, nie? Dokładnie. Dobra, my sobie prasujemy. Panie, to ogólnie ta robota idzie. No, akurat całkiem szybko to prasowanie idzie. Nie ma co gadać. Już mamy ile? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście belek, jak coś, nie? Ładnie, ładnie to. No to już mamy 28 belek, nie? Na hektara jeszcze na pewno nie sprasowałem, nie? Jak mi się na nie wydaje. Bo jeszcze zostało mi ile? No jak zrobię do końca ten przejazd, no to będę miał 4 przejazdy jeszcze przez środek, nie? Z akurat tutaj. No sporo jest tego towaru ogólnie, ale no nie ma co, tak jak mówię, narzekać. Trzeba się cieszyć. Tylko ogólnie co chciałem powiedzieć widzowie, ogólnie tak jak wspominaliśmy też, to sobie powiększyliśmy ogólnie wydajność krów, może nie tylko wydajność krów, ale bardziej... No pobieralność są mniej większą produkcję tak. Obornika, no tak to. No tam obornika też. O połowę tego co prały sumy i o ćwierć tego co dawały obornika, tak. Tak, więc ogólnie sobie powiększyliśmy to wszystko, bo ogólnie sytuacja, patrząc na to ile mamy tej słomy, to chcieliśmy po prostu, żeby korzystywać. Jak zobaczyliśmy ile tej słomy jest, to no właśnie. A też nie ma co, żeby ta słoma była sprzedawana, bo to też nie o to chodzi, też ogólnie patrząc na to realnie, realistycznie tak, no to ogólnie w realu wiadomo, ludzie porobią po 1000 belek, na przykład dla 100 krów i to wszystko nawet czasami im brakuje, tak? No wiadomo, no tam nie wiem ile mogą robić na te 10 krów, co prawda teraz mamy. To tam nie wiem, może ze 100, coś w tym stylu. I też raczej to wszystko spasą. No dobra, może przesadzam, ale wiadomo, teraz też dojdą nam cielaki. Tak, około 80. No właśnie, też teraz wiadomo, będą cielaki. To też trochę więcej tej słomy jednak będzie. Do. No po prostu więcej słomy będziemy wykorzystywać. Więc na pewno. Lepiej mieć więcej niż mieć mniej, tym bardziej, że w przyszłym sezonie będziemy mieli łubin. No już nie będziemy mieli tyle słomy, nie? Wiadomo, że wiadomo. Tak. Znaczy wiadomo, no z łubinu to odejdzie nam tak naprawdę owiec, tak, w tym sezonie. Może tam trochę, no tak jakby nie patrząc, tak? Więc no tak to mniej więcej by wyglądało. No ale zobaczymy jak to wyjdzie. Wiadomo, zawsze można sprzedać w zimę. Jakby naprawdę wolno schodziło nam ten stuk. Tak jak mówię, zawsze można sprzedać. A wiadomo, zawsze w zimę jakieś tam większe pieniądze zrobimy z tej słomy, teoretycznie. Więc akurat też nie ma co narzekać.
względem, ale jak wyjdzie, no to wiadomo, się okaże jeszcze. No trzeba to pozwolić, ale ogólnie no stuk całkiem spory, nie? Będzie, ale no. Uważam, że taki stuk większy lepiej oddaje niż takie malutkie. Patrząc na oczywiście serię sąsiadu po 5 belek, to sensu dla mnie nie ma takiego stogu robić. A wtedy mówię niestety, ale jak nie było... No w ogóle Lukas miał w ogóle zarąbić te stogi, jak miał konie siana, nie? Ja miałem stogi? No siana, jak miał dwie belki, trzy, no to... No nie miałem stogu, no, tam na górę sobie wrzucałeś. No to nie stok, no to Konradku, to teraz mi trochę... Wiesz... Akurat trochę mi jest, wiesz, jak trochę nie w tym momencie głupoty. To trochę było bezsensownie, po trzy belki na sezon, nie? No co to było? Czy czemu bezsensownie? Może trzy belki na sezon, ale co to było, nie? No oszukuję się, w ralu na dwa konie na pewno byś tyle. No to akurat to też nie porównywalmy, ale wtedy nie graliśmy chyba jeszcze na Manimal System, tak? No to wiesz... Nie wiem, czy to już wyszło, czy... Nie pamiętam, jak to było. Wyszło, ale nie chcieliśmy grać na tym. No może tak to było, nie wiem. Bo były problemy z tym, że one za dużo meta produkowały, coś tam. Za dużo żarły. No. Ale potem tam sobie poprzerabiali te w plikach i jest fajnie. Zresztą ogólnie nie wiem, czy ten czas z Animal System nie przeszedł tego i tam nie było poprawione to trochę, ale... Znaczy jakąś aktualizację miało, nie? Zanim to, wiesz, zaczęliśmy sobie przerabiać samemu, nie wiesz? I tak... No tam delikatnie zróżnicowali, nie? Zróżnicowali, no w sensie zmienili, nie? Ale... Chociaż to po swojemu by na mnie ustawił. Mi to się dobrze. Jak to mu pasowało, to... Ktoś chce więcej, żeby zużywały krowy sumy, to sobie ustawia. Nie trzeba akurat... Akurat to jest plus, bo nie trzeba, wiadomo, grzewać plika gry. Czy tam cokolwiek innego. Więc akurat też całkiem spoko, że takim odwyszedł. Wiadomo, jakby człowiek miał grzebać w plika gry, to się trochę mija z celem, bo podejrzewam, żeby człowiek prędzej to zepsuł niż sobie tam ustawił. Znaczy nie mówię, że zepsuł, ale wiadomo, tak. Jak człowiek grzebie w plika gry, to już jest. Może być różnie, o, bardziej. Więc może tylko co człowiek by, tak jak mówię, zepsuł, ale może być to różnie, bo jedną rzecz sobie człowiek zmienił i już by było dupa. Bo. No całościowo, jakby nie patrząc, tak? Ale no. Akurat całkiem spoko, że taki mod jest i jednak, ale, bo wiadomo, że zawsze nie trzeba się wgłębiać akurat aż tak w farminga, tak? W sensie, że w te pliki, więc to też jest w miarę ważne. Jakby tak miał człowiek zepsuć farminga niechcący, to też tak trochę mija się z celem, nie? Ale no. Już ma wersję steamowską, to robi uzupełnienie tam plików, czy jak to tam się dokładnie nazywa i mają, nie? No czy no wiesz, no ja też jak mam wersję w płycie, to też tego co prawda muszę instalować od nowa, tak? Ale no. Ale też tak gdyby nie było. No to ja wiem, no jak ktoś ma na scenie, to też tak może zrobić, ale może jeszcze szybciej to zrobić. No tak, no. Tak to by mniej więcej wyglądało. Taka to robotka. No tak. Dobra, mam 38 minutę. Za tak gruberowanie nie będę się brał, bo jakby miał polecić na 2 minuty, to też sensu nie ma. Już sobie Konradek to zrobi na odcinku czy cokolwiek innego. Ja ogólnie będę się z wami żegnał. Ogólnie tych belek, jak widzicie, jest sporo, naciukane. Pewnie na moim odcinku kolejny mam, bo Konrada się na pewno dowiecie, ile tych bel na pewno było. W 100% w tym momencie mam ile? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia, dwadzieścia jeden, dwadzieścia dwa bel. 22 bele. No całkiem sporo. Z 60 arów, tak? 38 belek z samego żyta, nie? No. I jakby nie patrząc, mamy to 60 darów, tak? A z jęczmienia z hektara było nam 23 belki, tak? No to jednak jest ta różnica i to widać, nie? Dobra, więc tak jak mówię, ja się z wami żegnam. Zapraszam was na kolejny odcinek do Konradka. Link macie oczywiście w opisie do jego kanału. Również zapraszam was na kanał, no po prostu na naszego Discordzika. Link oczywiście również jest w opisie. No i co? Ja się z wami żegnam do kolejnych odcinków. Na razie, trzymajcie się i cześć! Bye!